Sezonu urlopowego nie widać na powiatowych drogach. Modernizacja zniszczonych traktów trwa w najlepsze. Najnowsza inwestycja jest to modernizacja ulic w Brzezińce, sportowej ofiar faszyzmu. Przy współfinansowaniu gminy Oświęcim kilkusetmetrowy odcinek drogi powiatowej zostanie zmodernizowany. 25 lipca starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński i wójt gminy Oświęcim Mirosław Smolarek przekazali wykonawcy inwestycji plac budowy. Oprócz wspomnianych ulic wyremontowany zostanie również odcinek ulicy Niwy. Ogółem zostanie przebudowana konstrukcja i nawierzchnia traktu, a także pobocze. Powstanie nowy chodnik, będą poprawione zjazdy i dojścia do posesji. Drogowcy wybudują także urządzenia służące odwodnieniu drogi i kanalizację deszczową oraz wyremontują istniejącą zatokę autobusową. Modernizacja potrwa do końca 2023 roku, a jej koszt wyniesie ponad 4 miliony złotych. Natomiast w Polance Wielkiej zostanie wyremontowany kolejny fragment ulicy Stawowej. 26 lipca bieżącego roku starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński i członek zarządu powiatu Jerzy Mieszczak podpisali umowę na przebudowę blisko 250-metrowego odcinka powiatowego traktu. Na spotkaniu włodarzy z wykonawcą zadania obecny był także wójt Polanki Wielkiej Grzegorz Gałgan. Zakres robót obejmuje remont nawierzchni drogi poprzez wykonanie frezowania i położenia dwóch warstw asfaltu. Wartość inwestycji po połowie finansowanej przez gminę Polanka Wielka i powiat oświęcimski wynosi prawie 180 tysięcy złotych. Termin zakończenia prac wyznaczono na koniec września bieżącego roku. Warto wspomnieć, że w latach 2019-2021 zmodernizowano ponad 700 metrów bieżących tego traktu.